No nic się nie da zrobić, no nic się nie da zrobić. Jak mnie wkurzają te słowa. Jestem zupełnie pod tym względem niedojrzały. To znaczy, myślę, że osoby, które, z którymi rozmawiam i które pytam, co możesz zrobić w tej sytuacji, a one mówią, no nic, no nic. No to czują, że po prostu ja nie ogarniam tego swojego gniewu, który się po prostu zamienia w złość i czasem w napastliwość. Zawsze można znaleźć jakiś najmniejszy punkt zaczepienia. Zawsze trzeba go szukać. Ta dzisiejsza scena, kiedy no, ogrom wyzwania, tłumy ludzi, i wydaje się po ludzku, że nic się nie da zrobić, żeby ich nakarmić. No i na szczęście pojawia się ta myśl, ona jest wypowiedziana bez wiary. No jest tutaj jakiś jeden chłopiec. Ale właśnie o to chodzi. Żeby coś, co być może nie jawi się jako rozwiązanie, ale cokolwiek chwycić, nazwać i poszukać, że być może właśnie to jest jakaś opcja, jakieś rozwiązanie, które Bóg ci pokazuje.